Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 29 lutego. Dzisiaj oczywiście raz na kilka lat przypada ta data, że mamy jeden dzień więcej Słowa Bożego, więc z tego powodu możemy powiedzieć dobrze, dziękujemy Ci Panie Boże. I usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, będzie to rozdział 16, a wersety od 19 do 31. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do faryzeuszów. Był raz pewien bogaty człowiek, który ubierał się w najdroższą odzież, a dni upływały mu w oszałamiającym przepychu. Pod jego bramą leżał żebrak imieniem Eleazar, cały pokryty ranami. Ucieszyłby się, gdyby mógł zjeść resztki spadające ze stołu bogacza, ale zamiast tego przychodziły psy i lizały jego rany. Z czasem żebrak umarł i został przez aniołów zaniesiony do boku Abrahama. Umarł też bogacz i pochowano go. W Szolu, gdzie cierpiał męki, podniósł bogacz wzrok i ujrzał w oddali Abrahama z Eleazarem u boku, zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Eleazara, aby tylko zamoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mu język, bo straszliwie cierpię w tym ogniu. Lecz Abraham rzekł: Synu, pamiętasz, że gdy jeszcze żyłeś, miałeś dobre rzeczy, on tymczasem złe, lecz teraz on otrzymuje tu swą pociechę, a ty cierpisz męki. Ale to nie wszystko. Pomiędzy tobą a nami utworzono głęboką przepaść, także ci, którzy chcieliby stąd przejść do ciebie, nie mogą. Nikt też nie może przeprawić się stamtąd do nas. Odrzekł: Więc błagam cię, ojcze, poślij go do domu mego ojca, gdzie mam pięciu braci, aby ich ostrzegł, tak aby zostali zachowani przed tym miejscem męczarni. Lecz Abraham powiedział: Mają Moszego i proroków, powinni ich słuchać. On jednak rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, potrzebują czegoś więcej. Jeśli ktoś umarły przyjdzie do nich, nawrócą się. Lecz on odparł: Jeśli nie posłuchają Moszego i proroków, to nie dadzą się przekonać nawet wtedy, gdy ktoś powstanie z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, znowu bardzo piękna lekcja tego, co Pan Jezus jakby chce nam przekazać, jakby chce nas opamiętać. Historia, jak wiele, wiele tysięcy historii na świecie, są ludzie bogaci, są ludzie biedni, skrajnie biedni, umierający. I nie jest problem w bogactwie, ale problem, co z tym bogactwem robimy. A bogactwo, znowu nie wyobrażajmy sobie, że to są jakieś miliony, miliardy, helikoptery i jeszcze wiele innych jakichś bogatych, ekskluzywnych przedmiotów czy jakichś jeszcze innych rzeczy. Bogactwo to każdy z nas jest tym, który może coś ofiarować drugiemu. Każdy z nas. Nawet ten najbiedniejszy może też ofiarować komuś coś od siebie. I tu akurat mamy napisane, że ten bogaty żył w oszałamiającym przepychu. Co to może dla nas znaczyć, taki oszałamiający przepych? No moi drodzy, prosta rzecz. Akurat jesteśmy na rekolekcjach kolejnych, a już byliśmy na rekolekcjach i mówimy podczas tych rekolekcji w takim trzyosobowym składzie. Ja, ksiądz Adam i Dawid, który jest specjalistą, zajmuje się uzależnieniami od smartfonów, mediów,
wśród dzieci, młodzieży, ale też i właśnie zdrowiem psychicznym, żeby nie wpadać w te uzależnienia. I wiemy, że ten oszałamiający przepych, na przykład w młodym pokoleniu, choć właśnie eksperci mówią, że to nie tylko młode pokolenie, starsze pokolenie, nieraz pokolenie już będące na emeryturze, bardzo łatwo daje się uzależnić chociażby właśnie od smartfona, od przeglądania różnych filmów, filmików, oszałamiający przepych. A gdyby tak zapytać tych ludzi, czy odmówiliście dzisiaj różaniec, czy byliście na gorzkich żalach, czy chodzicie na drogę krzyżową, czy czytacie Pismo Święte, to powiedzą: nie mamy czasu, my się spieszymy. Ale w oszałamiającym przepychu telefonów nieustannie, można by powiedzieć, ten współczesny człowiek dający się, ten, który się da złapać w taką pułapkę, cały czas przebywa. Oszałamiający przepych. A pod jego bramą leży żebrak. Może tym żebrakiem jest ktoś, kto chciałby właśnie z tobą porozmawiać. Może to nie chodzi o żebraka, który wyciąga rękę po chleb. Takich stosunkowo łatwo byłoby obdarować i powiedzieć: no, nie jestem tak jak ten bogaty człowiek z Ewangelii, bo ja przecież dałem chleb. Ale może ktoś żebrać twojej obecności, twojego uśmiechu. Może faktycznie ktoś potrzebuje tej pomocy, ale nie na wyciągnięcie ręki, tylko zupełnie w innym miejscu gdzieś, w innej części świata nawet. Że resztki spadające z naszych stołów ludzie chcieliby zjeść. Ale to trzeba mieć myślenie, trzeba mieć miłosierne myślenie. Nie być takim właśnie, nie żyć w takim oszałamiającym przepychu lodówki, którą nie wiemy jak opróżnić. Tylko trzeba mieć myślenie już zanim się pójdzie do sklepu. Trzeba mieć myślenie, czy ja tego potrzebuję naprawdę, czy może sobie poradzimy. Albo popościć trochę. Czy ja mogę ten post, który ofiaruję za kogoś, ale mogę też ofiarować część tych właśnie pieniędzy, których nie wydałem na jedzenie. Mogę właśnie ofiarować tym, którzy chcieliby z tego naszego stołu zjeść choć te resztki. I moi drodzy, jakby tutaj w tej Ewangelii wypływa taka prawda, że nasze czyny, to co my robimy tutaj, będzie miało swoje wieczne konsekwencje. Nie będzie jakby już jakiegoś odwrotu, że my możemy coś naprawić, tak jak ten dzisiejszy właśnie człowiek nieszczęśliwy próbował coś poprawić, swój los, żeby ten Łazarz, którego widział tam pod swoim domem, bo go rozpoznał od razu w tej Ewangelii, żeby chociaż końcówkę swojego palca umoczył w wodzie i schłodził jego język, bo tu strasznie cierpi. Te decyzje są już nieodwracalne. Nieodwracalne. I nie można już nic zrobić. Konsekwencje czynów tu na ziemi będą już wieczne. Będą wieczne. Byłem miłosierny, dostąpię miłosierdzia. Byłem niemiłosierny, również dostąpię niemiłosierdzia. I kochani, i trzecia rzecz. Nie czekajmy na jakieś spektakularne wydarzenia w naszym życiu, że nam coś się tam wydarzy i my się nawrócimy. Tak jak on tutaj właśnie prosi Abrahama: poślij tam któregoś z umarłych, żeby poszedł do moich pięciu braci, niech się nawrócą. Ileż to razy pada w Wielkim Poście to słowo: nawróć się, nawróćmy się, nawrócenie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Poślij tam jakiegoś umarłego, niech się nawróci. Abraham odpowiada spokojnie: mają Mojżesza proroków, to znaczy mają Pismo Święte. Dzisiaj tym bardziej mamy Ewangelię. Mają, to niech słuchają. A ten mówi: nie, bo gdyby tam ktoś przyszedł z umarłych, no to Pismo Święte, Słowo Boże, odpowiada nam Jezus sam, mówiąc: jeśli to ich nie przekona, Pismo Święte, nie dadzą się przekonać, to nawet wtedy, gdyby ktoś z umarłych przyszedł, nie uwierzą. Więc nie czekajmy na jakieś spektakularne nawrócenia w naszym życiu, w naszym środowisku.
tylko nawróćmy się już dziś. Nie pod wpływem tego, że będę widział anioła albo śmierć, tylko my się nawróćmy pod wpływem Słowa Bożego. I czyńmy tu dzisiaj to, co możemy uczynić najlepszego, bo to będzie miało swoje wieczne konsekwencje. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję i życzę wam mądrości Ducha Świętego w podejmowaniu takich drobnych, codziennych, prostych decyzji o tym, by być miłosiernym i o tym, by się nawracać. Z Panem Bogiem. Dobra, do jutra, jeśli Bóg da.